Powiem wam, tylko mam nadzieję, że ja kuźwa stąd wyjadę rano. Widzicie, co tu się dzieje? Wjechałem przedostatni i już. Jep, brama idzie do góry. A do wyjazdu jestem praktycznie pierwszy z tym ziomkiem tutaj, co wjechał ostatni właśnie. I tak to wygląda całe te... Przedostatni wcofywałem się na prom, a tutaj z ziomeczkiem z drugiego dafa jesteśmy pierwsi do wyjazdu. Całe te zamknięte ogółem. Dobra, idziemy do kabiny. Ja mi się kuźwa trafiło. Po dwóch w kabinie. Jeszcze koleś non stop gada. Właśnie poszedł pod prysznic i się ogolić. A ja jestem na górnym łóżku. I Bogu dzięki, właśnie tu jest taka zasłonka. Już powiedziałem mu, że idę spać w cholerę. O, cyk. I dziękuję. I dobranoc. No to otwierają klapę. Wjeżdżaliśmy przedostatni. To pewnie teraz drudzy będziemy zjeżdżać z promu. O, tak. Trochę pobujało dzisiaj. No ale tragedii nie było. Teraz się jeszcze trochę zeszło, słuchajcie, ponieważ trochę było pomieszane z tym, z odpłynięciem promu. Mieliśmy odpływać o 23.59, a się okazało, że płyniemy o 22.00. Dobrze, że prędzej poszedłem po bilet. Bo by był ząg, by płynął dopiero o 3.00. No to wyjeżdżamy jednak pierwsi. Pierwszy zjazd z promu. Ciekawe, czy będzie kontroliren. Czeski stoi, od nas Kaniusia, Erka. Jest ciekawe, co tu będzie, czy będzie kontrola, czy nie będzie kontroli. O, nie ma kontroli. A to ciekawe. No, po pierwszym załaduneczku wbiłem sobie adres na drugi załaduneczek. 845 km. A jestem na wysokości Sztokholmu, tak? Także już kawałek od Karlskrony, ponad 500 km przejechane. Także zaje fajna traska. I cały czas, jak widzicie, wybrzeże Morza Bałtyckiego. Siema, siema! Nie wiem, jak tam u was, ale u mnie zima pełną gębą. Lodowisko na drodze, śnieżyca i tak to wygląda. I minus 2,5 stopnia. Górna część Szwecji.
jeszcze 400 km. Także jedziemy jeszcze wyżej. Sytuacja kuźwa coraz gorsza, ale za to chociaż pługi widać. Jest zajebiście. Ja to lubię, takie klimaty. Ale widzicie, jakie lodowisko, nie? Spójrzcie tam, jak się światło odbijają od asfaltu. W lodziku. Kuźwa, masakra. A tymczasem w Szwecji główna droga E4 wygląda właśnie tak. Minus 7 stopni. Co jakieś tak 100 km, 120 staje obtrzepywać wycieraczki, bo są pozamarzane, pooblazane. I zima, słuchajcie, w Szwecji na maksa. Gdzie jestem? Już jest górna część, widzicie, tutaj prawie na górze Bałtyku jestem. Jeszcze kawałek mi został, jakieś 155 km i będę na miejscu. Jutro z rana będę zdejmował i tak to będzie wyglądało. No, także widzicie, zima na Szwecji jak ta lala. No popatrz, zjechałem na pauzę, a do celu 126 km. No, także pauzunia 9 godzin i będziemy mykać dalej. No tak sobie stoję tutaj, śnieg wali. Powiem wam, tylko mam nadzieję, że ja kuźwa stąd wyjadę rano. Widzicie, co tu się dzieje? No w kamerze tego nie widać. A śniegu jest nawalone od cholery. Kuźwa, już mam buty zasypane. A kij, zobaczcie tam z tyłu, jak to wygląda. O, jakie pokrywy śnieżne, kuźwa. O, dojechaliśmy do burty śnieżnej. Tak to wygląda. Ale sypie. No i jeszcze na minusie, nie? Bo tam następny jakiś przyjechał. Ale kurde, tutaj już chyba miejsca nie znajdzie. W sumie taką ostatnią rajkę mi się tu udało. Udało mi się tu wstawić. Bo tam już nigdzie nie ma gdzie w sumie stanąć. Zobaczymy, gdzie on się będzie chciał ustawić. A to Niemiec. Panie Niemcu! Panie Niemcu, raczej będzie problemu. Katastrofen. Gdzieś ty się tu, kuźwa, panie Niemcu, wybrał. A to pewnie Polak w niemieckiej firmie. O, i tak to wygląda. No ciekawy jestem, jak ja rano wstanę, co tu będzie. Mam nadzieję, że wyjadę. Jeszcze sobie trochę ruszę przód, tył, żeby trochę to ujeździć. I tyle. Także do później. O, i te dźwięki, nie?